Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce. Zawiera pełnowymiarowe konstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Najsłynniejszą częścią skansenu biskupińskiego jest osada z epoki brązu. To doskonale zachowany kompleks osadniczy kultury łużyckiej, pochodzący z VIII wieku przed naszą erą. Osada odkryta została w latach 30. minionego stulecia, kiedy to na skutek prowadzonych prac melioracyjnych poziom wody w jeziorze biskupińskim znacznie się obniżył, że widoczne stały się fragmenty umocnień starożytnej osady. Csoda, hát ezt magyar testek mennek megmutatni testiket. A szegéket meg a négyet elkezdett borzítani, hogy mit kézzel ne hagyott neki át mosogatni, elvetett ő, elmosogatni, és most még egyszer ne fordulna. Można podejrzeć codzienne życie osadników oraz ich typowe zajęcia, jak chociażby pieczenie podpłomyków, wykuwanie monet, pisanie głagolicą, wyrabianie naczyń glinianych czy obrabianie bursztynu. Zapraszam do przyjrzenia się tym czynnościom. Pokazuję starodawne metody obróbki bursztynu, jak krzemieniem na takiej tokarce obtaczano bursztyn. I na koniec rozkórką polerowano, żeby się ładnie świecił. Ale żeby to założyć tutaj na czpień, musiałem mu zrobić dziurkę. Wiertarka wyglądała tak. W taki sposób wiercono otwory. Wierzono w to, że bursztyn odgania złe moce. To są owady bursztynu. O, tutaj może pan na żywo zobaczyć owady, które żywica uwięziła, ale to było 40 milionów lat temu. One wpadły w pułapkę żywicy. Brat na polu znalazł bryłkę bursztynu. Tutaj w okolicach właśnie Biskupina też na polach znajdują bursztyn. Bryłka bursztynu z Borów Tucholskich. Oryginalnym otworkiem przynosi szczęście. Ja w tej chwili dokładam do ognia, a jestem najstarszą mieszkanką tej chaty. Po lewej stronie wejścia znajduje się łóżko, na którym spała cała rodzina, trzypokoleniowa zresztą, licząca około 10 osób. Tutaj akurat mam przygotowane ciasto na podpłomyki, czyli dawną formę chleba. Mąka zrobiona na kamiennym żarnie. Wsypywało się ją do drewnianej niecki. Może ja usunę ten słoiczek. Do mąki dodawało się odrobinę wody, można było też dodać troszeczkę soli. Zagniatało się oczywiście ciasto. Z ciasta robiło się takie niewielkie, cienkie placuszki, które można było piec na glinianych talerzykach, które pełniły funkcję patelni. Podpłomek, czyli dawna forma chleba. A jakie jest takie ciepło? Jeszcze momencik, dobrze, to zostawimy kawałeczek. A więc tu była pionowa zewnętrzna. Czym się różniły? Tu od środka, od biedy można było po tym wejść jak po drabinie. Ale z tamtej strony te belki będą ciosane przy samej ścianie. Po to, żeby nie ułatwiać nieprzyjacielowi dostanie się na górę. Ten wał to taki, jak widzieliście na makiecie, potrójny rząd skrzyń drewna wypełniony ziemią, a więc zburzyć tego na pewno nie szło, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oni to jeszcze wyklejali gliną te szczeliny, to i podpalić tego w żaden sposób też się nie dało.
zwróćcie uwagę na konstrukcję dachu. Od strony północnej dach jest bardzo stromy, a od strony południowej łagodny i dłuższy. Po co? Po to, żeby po stronie północnej zimą nie zalegał śnieg, samoczynnie się zsunie. A tu z kolei ta połać dachu działa jak kolektor słoneczny, gromadzi ciepło, przekazuje je również do środka. Statek ten jest wykonany taką metodą, jak budowali Wikingowie, bo być może Słowianie od nich się nauczyli. Konstrukcja drewniana nie będzie tak całkiem szczelna, dlatego jest wypełniona, szczeliny są wypełnione końskim włosiem i jeszcze smołowane, żeby uzyskać szczelność. Pieniążek z Aten, czyli Atena, i celtycki pieniążek z Bratysławy. Z pierwszym napisem Polska. I chciałabyś zrobić takiego pieniążka? Wiemy to na spodzie, stempelek dolny, przykrywamy to górnym stempelkiem, który ma też te wzory, prawda? Bierzemy młotek, trzymaj tu po środku. Jak powiem bum, centralnie musimy uderzyć, tak? Uwaga, bum. Odkładamy młotek. Wyciągamy górny stempelek i zobacz, od jednego uderzenia z jednej i drugiej strony odbił nam się te wzorki. W ten sposób wyrabiano kiedyś monety. Jedno uderzenie i była moneta. Były to kiedyś denary. Proszę uprzejmie. Odbywający się piknik archeologiczny stanowi doskonałą okazję do popularyzacji wspaniałego dziedzictwa, do pokazania w sposób bardzo realistyczny i obrazowy stylu życia naszych przodków. Oprócz dobrej zabawy stanowi doskonały przykład lekcji poglądowej, głównie z zakresu archeologii i etnografii.